Miałam nadzieję, że teraz pan już nie powinieneś mnie zostawić. Ja nie mogę wytrzymać bez ciebie! Chciałam powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, że cię słyszę. Myślałam, że już nigdy nie usłyszę twojego głosu, a on chyba oszalałam bez ciebie! Tak. No, nie. Gdzie jesteś? Teraz? To jest, jestem w pewnym mieszkaniu. Dzwonisz od niej? Od kogo? No, ty to wiedzę! Zawsze kiedy dzwonisz od niej, masz też dziwny głos. Nie powinieneś być z tą kobietą, ona nie ma na ciebie dobrego wpływu. No i chciałam, żebyś był ze mną. Nie możesz przyjechać. Teraz? Teraz jest to niemożliwe. Ale co jest niemożliwe? Dlaczego niemożliwe? Jestem taka szczęśliwa, że cię słyszę. Tak. Wiesz? Kocham cię. Tak. Nie mówię tego tak sobie. No. Przecież ty nic nie mówisz. Wiesz, bo ja ostatnio nie jestem w najlepszej kondycji psychicznej, ale już odprowadzałam się odbyć lekami. Poważnie? A w szpitalu nabyli wszystkie pieniądze. I papiery, i adresy. Nie mam nawet twojego numeru telefonu. No tak. Dasz mi swój numer? Muszę już kończyć. No muszę już kończyć, nic nie powiedziałeś. Powiedz mi coś miłego. Ale ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Dobry, powiedz, że mnie kochasz. Tak. Bardzo bym chciała, żebyś powiedział, że mnie kochasz. Nawet gdyby to nie było prawdą. No muszę to usłyszeć! Co? Boi się pan? Boi się pan, że jestem niezrównoważona, tak? No miałam tylko taki mały kryzys. Znajomy mężczyzna telefonujący do kobiety będącej na skraju wytrzymałości nerwowej. Co pan na to? Marty! Dobre, nie? Pani wie! Ludzie z nostalgią wspominają te czasy. W tym jest jakaś taka tęsknota. Ale to piękne jest! Z jakich to było czasów? Na ścięciach! Czy ja wie? W tym jest poezja! No to też wymyśliłam. Nie chciałby pan czasem wpaść do mnie?